Melo Radio 97,8. Zbliża się 10:30. Głos Melo Radia. Marieta Wiśniewska. Młodzi wrocławianie składają wnioski do budżetu obywatelskiego. W tym roku mają głosować nawet noworodki. Nie ma limitu wiekowego, ale niepełnoletni wrocławianie mogą też być liderami projektu. O nowy skatepark na swoim osiedlu postanowili powalczyć dwaj bracia. 12-letni Bartek i 14-letni Dominik Kieretcy. Ich pomysł został przyjęty przez urzędników do głosowania. Jesteśmy w parku koło ulicy Canaletta na Bartoszowicach. Mamy pomysł, żeby powstał tu skatepark. Trudno było taki projekt przygotować, żeby on się w ogóle dostał do głosowania? No, trochę to zajęło. Największy właśnie problem mieliśmy z tym, żeby wszystkim podpasowało to miejsce, bo z początku były problemy, że skatepark byłby za blisko korony wałów. Potem konserwator zabytków miał problem, że drzewa stare tam są i w końcu stanęło na tej lokalizacji tutaj. Opowiada Dominik Kierecki. Teraz chłopcy muszą przekonać mieszkańców, że to właśnie ich pomysł powinien zwyciężyć. Najbardziej obawiają się tego, że projekt ze stosunkowo małego biskupina może nie mieć szansy z tymi, na które zagłosują mieszkańcy wielkich blokowisk. To jest głos Meloradia 97,8.